używajcie na problem, na problem. Na Saskiej są korki. Wszystko stoi. Zaraz wypiję kawę. Będziemy dalej mówić już niebiańskim głosem o Królestwie Bożym, bo na razie to jest Królestwo ludzkie, ziemskie i diable. Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. Tylko ktoś umiera, a oni dziadków chcieli. Obrzydliwe ugarstwa. Obrzydliwe oszustwa. Tak powiedział wczoraj w BBC współtwórca tego artykułu traktatu lizbońskiego. To nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Ambasador przy Unii Europejskiej, lord John Kerr. Nie ma ludzi prawosławnych. Dodał, że podczas negocjacji brexitowych Brytyjczycy mogą zmienić zdanie i zdecydować się pozostać w Unii Europejskiej i będzie to zgodne z prawem. Cerkiew jest złota. Teraz wracamy do informacji o awansie Polski do czołówki państw Unii Europejskiej pod względem wsparcia rodzinnego. Tak wynika z drugiej edycji raportu Ulgi Podatkowe i Świadczenia Rodzinne w Unii Europejskiej przeprowadzonego przez PWC. Złote, polityka prorodzinna naszego kraju pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych państw członkowskich, mówi Joanna Lewicz-Tarłowska, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PWC. Polska w tym roku znalazła się mniej więcej w połowie rankingu, jeżeli chodzi o takie nominalne kwoty wsparcia dla rodzin w porównaniu do całej Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę realną, czyli w porównaniu na przykład do naszych wynagrodzeń, to jak wiadomo, w różnych państwach te wynagrodzenia są różne, to Polska awansowała aż na czwarte miejsce, jeżeli chodzi o takie ranking państw Unii Europejskiej, czyli jest to znaczne przesunięcie do przodu. Jeszcze rok temu byliśmy na 24. miejscu. Od kwietnia 2016 roku w Polsce można otrzymać zasiłek 500+. Wiele państw Unii Europejskiej stosuje takie zasiłki, natomiast my do tej pory takiego bezpośredniego wsparcia dla rodzin nie mieliśmy i dzięki temu właśnie od tego roku ta pozycja Polski znacznie się przesunęła. Według raportu Polska posiada jeden z najniższych współczynników dzietności wśród krajów Unii Europejskiej. Tuż przed nią jest Rumunia. Średnia kwota bezpośredniej pomocy w państwach członkowskich w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ponad 9800 zł, tymczasem w Polsce jest to ponad 8200 zł, co oznacza 13. pozycję w zestawieniu. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Chodzi żebrze i oni ciągle żebrzą, ciągle im mało, ciągle do worków składają, ciągle im mają. Mało, jak państwo słyszą, radio podbiera moje wyrażenia, moje słowa, że są na dorobku. Że tu w Polsce wszyscy zawsze i wszędzie są na dorobku. Ciągle im mało, ciągle żebrzą i nie mają. Ciągle kradną i nie mają. I jeszcze chcieliby więcej. Tak? Alibaba i 40 rozbójników. Także może inna bajka jakaś. Tej jesieni coraz mniej, ale warto się starać. Może małpisonek pipi. No nareszcie zobaczyliśmy Legię taką, jaką chcieliśmy oglądać w Lidze Mistrzów, czyli odważną, pomysłową, grającą szybko, grającą tak, jak pipi, można różowy wymagać od drużyny, dawno, dawno temu w lesie, do tego poziomu nie wiadomo jakim, żyła sobie rodzina małpek. Tata, mama i pięcioro małpiątek. Wysoki, jakby przypadkowo znalazła się 20 centymetrów. Cała rodzina mieszkała w ogromnym drzewie, w samym środku lasu i płaciła 15 śliwek rocznie staremu zaborczemu gorylowi, który ubzdurał sobie, że to jest on szybko trafił do głów zawodników tego drzewa, znaczy. Tak jak wcześniej do zawodników Zagłębia Sosnowiec, tak teraz do zawodników Legii Warszawa. No i zaczynamy się martwić, bo kto wie, czy po zimowej przerwie trener Magiera będzie jeszcze trenerem Legii. Czy nie pójdzie na przykład do jakiegoś silniejszego zachodniego klubu? Chyba nie, ale trzeba zejść na ziemię po realnym sukcesie. Tak jest. Powoli trzeba zapominać o tym. My tutaj, proszę państwa, bajki, a tutaj w Ameryce ten Trump zostanie prezydentem. To więc tak, ta biedaczka lipska, tylko dlatego, że on jest bogaty, bo to miliarder, mówi, że wariat, że wariat, że wariat. I na czym polega gadanie moherowych, durnych bab? Że jak ona biedna, a on bogaty, to żeby mu na odległość chociaż i trzeciej jest gazety jest, bo tu nie Ameryka, dokuczyć, że wariat, że wariat, że wariat. Tak, wczoraj to strzelił jak ten Zelenski gdzieś tam w areszcie był, no to ten kurczatek, żeby z nim nie rozmawiał, żeby telefonu nie... A on u niego mieszka po prostu i ma klucze i jemu dał klucze, dorobił za 60 złotych klucze i bardzo dobrze. No. Łukasz Teodorczyk w reprezentacji nie błysnął, mimo to dostał powołanie na kolejny mecz biało-czerwonych, ale w swoim klubie zachwyca. W
każdym meczu strzela gole. W lidze belgijskiej jest liderem klasyfikacji strzelców. Teraz kolejny mecz i dwa trafienia. Nawet jeśli nie ma wielu sytuacji, wykorzystuje tę jedną i strzela, powiedział jeden z komentatorów. Tym razem Polak na listę strzelców wpisał się w 89. minucie. Drugą bramkę strzelił z karnego w doliczonym czasie gry. Skuteczność Polaka sprawia, że rozpisuje się o nim belgijska prasa i jest na ustach fanów belgijskiej piłki. Łukasz Teodorczyk już zapisał się na kartach historii klubu Anderlecht Bruksela. Pobił rekord ustanowiony 38 lat temu przez Holendra Ruuda Helsa, który po przejściu z Ajaxu do Anderlechtu zdobywał co najmniej jedną bramkę w pierwszych 5 spotkaniach, w których grał od początku. Polak, niedawno strzelając 6. bramkę, pobił ten rekord. Jest co świętować, tylko mam prośbę do pana Łukasza z umiarem, bo ostatnio podczas zgrupowania reprezentacji Polski różnie z tym było. Trener wybaczył naszym piłkarzom. Wczoraj powołał zawodników na zgrupowanie przed czekającym nas 11 listopada starciem z Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Oczywiście Teodorczyk jest w składzie. Zresztą wszyscy, którzy byli na tym mecze z Armenią i z Danią... Pisze jedna z gazet, czarne owieczki wróciły. Tak jest, czarne owieczki wróciły. Nie wrócił niestety Arkadiusz Milik, który leczy poważną kontuzję i jeszcze przez kilka miesięcy musimy się bez tego napastnika obyć. No, ale oby Łukasz Teodorczyk przeniósł tę formę prezentowaną w Anderlechcie Bruksela do reprezentacji. A ten biały, a ten stary, a ten młody, a ten młody, a ten stary. Też da radę niejednej drużynie. Wczoraj był jeszcze jeden bohater meczów Ligi Europejskiej. Nagłe, niedelikatne, nieszlacheckie. Dlatego mówią, że do Warszawy pełno wiopy naszło. No to Mareczek z Karczewia. Ewka Laskowska, to ona jakoś się przyjęła tutaj w tej Warszawie, bo... karne, ale od razu zauważyła, że ten Przybyłowicz to na pijaństwie był. Od razu zauważyła, że nie był na żadnych grobach, tylko był gdzieś na pijaństwie. Coś. On miał jechać do Janka Maciejewicza, a ona podłapała. Czy ja w ogóle byłam na tym tym? Ja mówię, jak to się opowiadałam dwa dni, a ty nie zapamiętałaś tego? To jest baba chciwa, która o czym innym myśli, co innego gada, wypierdolić ją z domu. Mówiła ta Ewka Laskowska, mówił Mareczek, no, żeby przez okno wypierdolić damy. Takie obrzydliwe bawy, obrzydliwe bawy. Ale nie wspomina ich zbyt miło. W pierwszej lidze grałem z Saką 4 razy, zdobywaliśmy tylko jeden punkt, także będzie ciężki mecz. Jak nasi zespół, oni zaczynali bardzo dobrze, ale to samo jak my. Oni też mają teraz problemy, nie zdobywają dużo punktów. Bardzo ważny mecz i mam nadzieję, że już zagramy lepiej i zdobimy 3 punkty. Na Wiśle te punkty są bardzo potrzebne, bo zajmuje 12 miejsce, ma 15 punktów. To jest tylko jeden punkt więcej niż ostatnia w tabeli Korona Kielce. Arka na miejscu 7, ale 19 punktów, więc te różnice są bardzo małe. Znamy się jak łyse konie, mówił Przemysław Szymiński, obrońca Wisły Płock. Też grywał z Arką w pierwszej lidze i choć jest sporo nowych piłkarzy w obu drużynach, to Szymiński przekonuje, że Arka jest rozszyfrowana i niewiele się zmieniła w porównaniu z tą pierwszoligową. Co do Arki Gdynia, znamy tego rywala bardzo dobrze już z wojsk pierwszoligowych. Oprócz tego wielokrotnie mierzyliśmy się z nimi w meczach towarzyskich przed sezonem. Drużyna, która wiele się nie zmieniła, przede wszystkim rycerze własnego boiska. Jesteśmy przygotowani na to, że Arka Gdynia będzie chciała zagrać z kontrataku, co może nas zmusić do ataku pozycyjnego, co może wiązać się z problemami. Tabela jest na tyle spłaszczona, że teraz w każdym meczu liczą się tylko i wyłącznie 3 punkty, bo drużyny z dołu tabeli mogą punktować i automatycznie można w dole tabeli zakotwiczyć i ciężko będzie się stamtąd wydostać. A tego zapewne piłkarze i kibice w Płocku by nie chcieli. Mecz na stadionie imienia Kazimierza Górskiego o godzinie 18, a wieczorem o 20.30 Ruch Chorzów zagra z Lechem Poznań. Ruch przedostatni w tabeli, ale jak przekonuje Jarosław Niezgoda, zagra dziś odważnie i o zwycięstwo. Musimy pokazać, że ten mecz z Koroną nie był przypadkiem i że potrafimy grać w piłkę. Ważne będzie zaangażowanie nasze, także to będzie kluczem. Myślę, że też mamy sporą jakość. Lech to dobra drużyna, ale my na pewno się nie boimy ich i pokażemy się z dobrej strony. Nie boją się, choć przegrali niedawno z Lechem w Pucharze Polski. Jednak liga to liga, Puchar Polski to Puchar Polski. Radosław Majewski jest przekonany, że dzisiaj będzie to zupełnie inny mecz niż przed kilkoma tygodniami.
każdy to inaczej traktuje. No to jest liga, tu chodzi o punkty, każdy ma jeszcze inne zaangażowanie, inni zawodnicy wybiegną w naszej czy w ich drużynie. Jest drużyna, z którą można pograć w piłkę. Jeżeli chcemy iść w górę tabeli, no to potrzebujemy przede wszystkim 3 punktów. To jesteśmy, mi się wydaje, na fali takiej wznoszącej, no i psychicznie i fizycznie wyglądamy lepiej. Ja jestem dobry, myślę. Lech na miejscu 8 z 19 punktami, Ruch na 15 z 14, a więc dzisiaj no to taki mecz z gatunku tych o 6 punktów. Wojciech Łasicki. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest 8:30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Po wczorajszej debacie dziś głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Zdaniem przedstawiciela wnioskodawców Rafała Grupińskiego nie ma uzasadnienia dla likwidacji gimnazjów. Praca włożona w rozwój gimnazjów, w ich wyposażenie pracowni w tych gimnazjach, przygotowanie merytoryczne nauczycieli, wyszkolenie ich do pracy z młodzieżą dorastającą, stworzenie zespołów nauczycieli, którzy nauczyli się z tą młodzieżą pracować, rozbijanie tego dzisiaj naprawdę jest ogromną szkodą, jeśli chodzi o wychowanie młodego pokolenia. Posłanka PiS Marzena Machałek mówiła, że reforma nie likwiduje gimnazjów, a konsoliduje je ze szkołami podstawowymi. Posłanka przekonywała też, że w wyniku zmian nauczyciele nie stracą pracy. W wyniku odwrócenia waszej szkodliwej pseudoreformy 2000 nauczycieli zyskało pracę. I tak samo teraz nauczyciele nie stracą, a zyskają pracę, bo dzięki naszej reformie powstrzymamy niekontrolowane zwolnienia nauczycieli, powstrzymamy niekontrolowaną likwidację gimnazjów, uratujemy licea. Reforma zakłada powstanie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i 2-stopniowej szkoły branżowej. Od 1 września przyszłego roku nie będzie już rekrutacji do gimnazjum. Premier zapowiedziała, że projekt reformy zostanie przyjęty na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu. Obecne plany poszczególnych państw dotyczące zmniejszenia emisji CO2 są za mało ambitne, by zatrzymać wzrost temperatur na bezpiecznym poziomie. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu ONZ. Ten poziom to wzrost o 2 stopnie Celsjusza, ale eksperci twierdzą, że pod koniec przyszłej dekady ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla będzie o 1/4 za duża, by temperatury zatrzymały się na tej bezpiecznej granicy. Szacunki ONZ obejmują zobowiązania ograniczeń emisji zgłoszone przez poszczególne państwa zgodnie z postanowieniami tzw. porozumienia paryskiego, wynegocjowanego rok temu. Zdaniem autorów raportu potrzebne będą nowe technologie, które pomogą usunąć z atmosfery nadmierną ilość dwutlenku węgla. Rafał Motryuk, Polskie Radio. W Warszawie rozpoczyna się sezon zimowych atrakcji. Dziś otwarcie pierwszego miejskiego lodowiska, a w weekend z lodowych ślizgawek i zjeżdżalni będzie można skorzystać na Stadionie Narodowym, mówi Agnieszka Kłąp ze stołecznego ratusza. Pierwszy w tym roku otworzy nam się targówek z Łabiszyńskiej 20, kryte lodowisko, pięknie podświetlane LED-owym oświetleniem. Docelowo do połowy grudnia chcemy otworzyć 16 miejskich ślizgawek. Jeszcze w listopadzie chcemy uruchomić 4. W tym roku nie zabraknie także bezpłatnych lodowisk na rynku Starego Miasta i przed Pałacem Kultury i Nauki. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut pozostało do godziny 9. Polskie Radio 24 proponuje. Zapraszamy na debatę poranka o 9.15, którą poprowadzi Krzysztof Grzybowski. Temat: ofensywa legislacyjna Prawa i Sprawiedliwości. Gośćmi będą Agata Szcześniak, krytyka polityczna, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr Andrzej Anusz, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24.
Piotr Wąż i nasz kolejny gość. Adam Androszkiewicz, Kukiz 15. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zamierza pan zostać, czy uciekać z Facebooka? Zostać jak najbardziej. Uważam, że przestrzeń internetowa jest przestrzenią dla wszystkich obywateli. Nawet jeżeli z powodu cenzuruje treści, które pan może zamieszczać? No właśnie z tym trzeba walczyć, tak? Trzeba walczyć o to, aby o internet był dostępny dla wszystkich obywateli. O Facebooku dzisiaj. Polityczne. Czemu uciekać z Facebooka? Bardzo dużo w gazecie napisali wczoraj, ale mówią, że Wyborcza działa na kłamie. Polski. Według mnie nie ma prawa szeregować obywateli ze względu na to, jaką opcję polityczną reprezentują. A pana zdaniem to szeregowanie jest bardzo jasne i klarowne, bardzo wyraźnie zauważalne, biorąc pod uwagę treści prawicowe i treści lewicowe na przykład? No niestety tak, bo widzimy to, że znikają takie profile jak Marcin Poległości. Widzimy, że na przykład profil mojego klubowego kolegi, pana posła Marka Jakubiaka, został zablokowany przez to, że wrzucił zdjęcie z Marcin Poległości właśnie. To nawet nie było widać tej falangi, o którą poszedł cały sport. Tak. To było morze biało-czerwony flag. No i natomiast te profile lewicowe wyraźnie, tak, wspierające ten obrony demokracji i tak dalej. Morze biało-czerwony flag, które komuś nie podawały. A kota pana zdaniem oczywiście, że stosuje. W naszą stronę bardzo często. A Żydzi boją się, że ktoś ich nienawidzi. No za działalność wywrotową, oszustwo, jednostronną inwigilację. To jak można kogoś zapytać takiego? Jak dowiedziała się Angela Merkel, że ktoś opatrzył się po obu stronach, to znaczy twierdzenie, że lewa albo prawa strona jest wolna od części władz, tak, to jest niezrozumienie, bo tutaj ciekawe, ludzie, nie? I wszędzie są ludzie frustracji. Nawet tutaj pod warszawską siedzibę bezczelni posłuchiwali, no nie wypada. Na tym proteście chciałbym tam zabrać głos, chciałbym przekazać również jako polski parlamentarzysta moje stanowisko, które jest bardzo jasne. Na przestrzeni Polski, tutaj, tak, państwa polskiego na przestrzeni naszej internetowej nie ma prawa dochodzić do cenzurowania kogokolwiek, dopóki nie łamie oczywiście prawa, tak, polskiego, nie łamie konstytucji, nie ma prawa być tutaj jakby kneblowana wolność wyrażania naszych poglądów, a zwłaszcza nie wyobrażam sobie ograniczania swobody wypowiedzi dla Pan był związany z organizacjami takimi jak Rzecz Narodowa i Młodzież Wszechpolska. To właśnie te organizacje są banowane, taki sposób, ładne słowo banowane, czyli zakazywane, zawieszane, bądź też anulowane i kasowane na Facebooku, ich profile i to, co wrzucają, za to, co wrzucają na swoje strony. No ale okazuje się, że presja tych środowisk ma też sens. Presja tych środowisk, parlamentarzystów, mediów i Facebook wycofuje się ze swojej decyzji. Profile znowu są aktywne. Tak, ja myślę, że tutaj jest efekt przede wszystkim wspólnej pracy wielu osób, które mają przełożenie realne na rzeczywistość, tak? Wiemy o bardzo mocnej reakcji chociażby dziennikarzy niektórych, tak? Wiemy o bardzo mocnej reakcji polskich parlamentarzystów, również te środowiska narodowe, które pan wspomniał, no, protestowały bardzo stanowczo w tej kwestii. No i z tej strony również trzeba wyrazić tutaj słowo szacunku w stronę rządu, który zapowiedział, że nie zgadza się z tymi działaniami i podejmie rozmowy właśnie z tym. Rozmowy i działania i sprawdzić rzeczywistość czy prawną, czy można wpłynąć na korporację międzynarodową. Uważam, że trzeba wpływać, to znaczy ja apelowałem właśnie na pana zdaniem. Żyjemy w Polsce i w Polsce obowiązuje polska konstytucja, która gwarantuje nam wszystkim wolność, zgromadzę wolność słowa. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakakolwiek obca korporacja, niezależnie z tego kraju pochodzi, tak? Miała możliwość w Polsce cenzurowania życia publicznego, ograniczenia tej swobody słowa. I tutaj musi być jasny przekaz stronę Facebooka, to znaczy cieszymy się, że są z nami, tak? Cieszymy się, że Polacy no, zaczynają i kończą dzień bardzo często z Facebookiem, tak? Natomiast nie mają prawa nigdy w Polsce narzucać swoich poglądów politycznych. To nie pozostawią prawa. Pan mówi o polskiej konstytucji, a Facebook mówi o standardach społeczności Facebooka, cytat. Atakowanie osoby lub grupy ze względu na rasę, przynależność etniczną czy narodowość, przynależność religijną, orientację seksualną, płeć i tożsamość płciową, poważną niepełnosprawność lub chorobę. Dobry wujek się zabronił. To jest zabronione również
w polskim prawie. Także jeżeli takie wpisy mają miejsce, one jak najbardziej powinny znikać. Natomiast chyba wpis z morzem biało-czerwonych flag Marka Jakubiaka, to nie było atakowanie osób niepełnosprawnych, tak? Także wydaje mi się, że jest po prostu to nałożycie strony Facebooka. Facebook sobie dopisuje ideologię do tego, co robi. A robi bardzo prostą rzecz, to znaczy cenzuruje tą stronę patriotyczną, ponieważ dla polskiej organizacji Facebooka, która jest zaangażowana między innymi na przeciwnicy obrony demokracji, jest to bardzo nie na rękę, że takie poglądy są coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród polskiej młodzieży. A wyobraźmy sobie z drugiej strony taką oto sytuację, no bo często właśnie słyszę ze strony Facebooka, czy też innych tam środowisk liberalno-lewicowych, że jest to prywatna firma, także może robić co chce. No to ja bym chciał zapytać w takiej sytuacji, czy jakbyśmy ktoś by wpadł na taki bardzo wspaniały, w cudzysłowie mówiąc, oczywiście pomysł, żeby na przykład zakładać restaurację tylko i wyłącznie dla osób o patriotycznych poglądach, tak? Albo napisałby, przejąłby największą część polskich formalizacji. Nie ma wujka obrońcy, nie ma takiego Pana Boga Sprawiedliwego. Wszystko jest robione na pokaz. To, co my tutaj widzimy w internecie, u Kasi Narczewskiej w galerii. Też piękne, piękne, piękne uśmiechy. Jakie to wszystko ładne, ale tylko na zewnątrz. A wewnątrz to człowiek przecież nie jest głupi i widzi, jakie mają zamiary, jakie Brezniewa ścigają, bo Brezniew kładzie się na oknie wystawowym, sobie śpi i ten Hugon wychodzi na zewnątrz i obserwuje, czy tu nie śpi Brezniew. A przy okazji, aby wypieprzyć z galerii Wisława, przybyło tak jak w roku 2013, kiedy płonęły Budki, płonęły Tęcze, czy w takim 2016, kiedy była już zmiana władzy i był święty. Ten ochroniarz się pyta, czy on jest ze mną. On cały czas siedział tam na oknie, a tamten z okna widział. Siedział na oknie, jak Brezniew na drugim leżał. Oknie. I pił tylko wina, wypijał wszystkie wina, jedno za drugim, jedno za drugim. Się upijał. I wina już tam brakowało. Dużo było, ale w końcu płyło. Jak pijak we kijak, to ta lipska nie wie, że pijak potrzebuje pić, na jakie groby, durna baba. W zasadzie chłopaki podobni, jeżeli mają takiego obowiązku, to, to jest celowe podgrzewanie atmosfery. Wiem doskonale, że młody Polak, jak ktoś się trzyma takiej niepewności, zakazuje mu się wychodzić z tego autobusu, nie wie o co chodzi, no to potem jedzie zdenerwowany do trzymacz. Wiemy o tym, że imigrantów, które na przykład te przesunęły psy, prawda? Tak, tak, no to było to, albo na przykład odwiedzanie uczestników marszu w przededniu wyjazdu na marsz w ich mieszkaniach, bo to miało miejsce, bo pisane bardzo szeroko wtedy w mediach, i namawianie rodziców, żeby nie puszczali swoich gdzieś na ten marsz, bo tam się znali nic złego. I po prostu no, to było działanie stricte polityczne, wymierzone właśnie w te środowiska, natomiast kiedy platforma oddaje władzę, no nagle okazuje się, że może marsz być spokojny i nie musi kontrolować 100 razy autobus, którym jadą uczestnicy i nikt nie zostaje ranny na tym marszu. Także no, wydarzył się chyba cud, ale to nie był cud, tylko po prostu pewne działania prowokacyjne zostały wycofane. Czy pan wierzy w to, że za spalaniem budki strażniczej przy rosyjskiej ambasadzie stoi Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny minister rządu Donalda Tuska? No niestety to, co się znajduje na taśmach, które zostały ujawnione w czasie afery taśmowej słynnej, no bardzo mocno to wskazuje. Także to według mnie też powinno być do końca wyjaśnione, no bo jeżeli polski minister zleca prowokację pod terenu obcego państwa, z którym mamy napięte relacje, no to powinni za to powiedzieć kary, ponieważ to mogło skończyć się tragedią. Wyobraźmy sobie, gdyby coś tam się stało, na przykład takiego, że doszło do zamieszek pod ambasadą, tak? Czy się osób na przykład biegną, gdy podsyłają odszedł na ambasady, Rosjanie mogą spokojnie się bronić, to jest ich teren. Dochodzi do wielkiej katastrofy, jak to powiedzieć. Jeżeli to miało miejsce, no to pan się kiedyś powinien za to zdecydowanie powiedzieć. Ona po sobie była, to trzeba jej kupić jeszcze płyn. Narodowe w tym roku na te szklanki dokładnie była, bo to są dwie różne części Warszawy, finałem też kot po lewej stronie, ruchy narodowe po prawej stronie. Czyli raczej nie będzie nic takiego niepokojącego pana zdania. Miejmy nadzieję, chociaż nie można wykluczyć tego, że dla części osób przyjdzie do głowy takie spotkanie przed marszem lub po marszu, tak? No ale to już nie jest gestia organizatorów, ponieważ organizatorzy odpowiadają jakby za sam przebieg marszu, ale
z pewnością nie jest to celowe podgrzewanie atmosfery. Pewnie środowisko nie jest na rękę to, że masz w zeszłym roku się niespokojnie, bo po pierwsze jest to pokazanie, że ci młodzi patriotyczni ludzie, to nie jest żadna kłota, tak, która tam jedzie, aby podpalić stolicę, tylko są to normalne rodziny, które przyjeżdżają z polskimi flagami świętować niepodległość. Po drugie, bardzo na rękę środowisko Platformy Obywatelskiej byłoby dzisiaj wywołanie bliżej do dymu w Warszawie, aby odsunąć temat reprywatyzacji, który jest teraz tematem sztandarowym w polskich mediach, no i bardzo słusznie, bo musimy w końcu mówić o tym, że majątek Polaków był nawesowany przez ostatnie lata. No i właśnie mówić o tej zadymie, tak? To jest świetny temat dostępny właśnie dla takich mediów komercyjnych, które mają jakby powiązanie z Platformą Obywatelską czy z Nowoczesną. To jeszcze mam pytanie a propos Platformy Obywatelskiej i tego, co dzieje się na Podlasiu. Pan jest posłem z białostockiej ziemi, więc pytanie o obronę terytorialną. Ale zdaniem jest potrzebna, taka jak to mówi Platforma Obywatelska, bojówka Antoniego Macierewicza. Nie, no to jest bzdura, to znaczy to pokazuje, że Platforma i Nowoczesna to jest pozycja totalna po prostu, ta, która każdy pomysł jest terytorialny tylko dlatego, że nie jest jej. No bo jeżeli się widział, że przedstawiciele Platformy Nowoczesnej zgłaszają chęć odrzucenia projektu ustawy w pierwszym czytaniu, to znaczy, że nie chcą pochylić się merytorycznie tym projektem, nie chcą dać swoich poprawek, tylko chcą po prostu go wyrzucić do śmietnika. A Unia Narodowa pewnie też byłaby zainteresowane współpracą przy organizacji obrony terytorialnej. Tak jak najbardziej, oczywiście, natomiast przecież tutaj pan wspomniał, że jestem z Podlasia, no my jesteśmy rozbrojeni na Podlasiu. No wiem, stąd funkcjonuje punkt rozpoznawczy, który nie ma zdolności obronnych w kontekście ewentualnej inwazji wojsk obcych, tak, od terenu Podlasia. Jednostki, które funkcjonowały w moim województwie, zostały systematycznie zlikwidowane w tych 90. Także to po pierwsze zwiększa bezpieczeństwo, ale po drugie jest to też ochotnicza możliwość zagospodarowania tych osób, które chciałyby się w tym momencie zaangażować właśnie w jakieś organizacje proobronne, a nie mają takich możliwości. Adam Androskiewicz, Kukiz 15, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, rozmawiał Piotr Wąż. I jeszcze przypomnienie, że wszystkie poranne rozmowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Polskie Radio 24.pl. 24 pytania można też obserwować na Twitterze. Informacje dnia w skrócie. Za kwadrans wybije 9. Piotr Topoliński. Premier udaje się z wizytą do Rygi. Wieczorem szefowa rządu spotka się z miejscowymi Polakami w jednej z ryskich szkół. Jutro Beata Szydło weźmie udział w szczycie przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. W drugim dniu posiedzenia Senat przeprowadzi dziś głosowania m.in. nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Ta ma skonsolidować służbę celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Piotr P., były oficer wojskowych służb informacyjnych, skazany na 5 lat pozbawienia wolności za aferę fundacji Pro Civili, podała TVP Info. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie z weryfikacji WSI, fundacja oraz powiązane z nią firmy były tak zwaną pralnią pieniędzy, które mogły pochodzić z działalności grup przestępczych. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Magdalena Skajewska, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Brytyjski rząd nie może rozpocząć Brexitu bez zgody parlamentu, tak aby wysoki trybunał w Londynie. No ale w parlamencie większość mają zwolennicy pozostania w Unii. No nie tak łatwo. Nie tak łatwo będzie. Rzeczywiście ten wczorajszy wyrok brytyjskiego trybunału trochę, można powiedzieć, jeszcze bardziej skomplikował już dość skomplikowany proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że jest to dość duży cios dla rządu Theresa May, która już zapowiedziała wcześniej, że w marcu będzie chciała rozpocząć procedurę brexitową, procedurę negocjacji z Unią Europejską, która miałaby doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Tymczasem Trybunał orzekł, że zanim tę procedurę rozpocznie, powinna się skonsultować z parlamentem i uzyskać jego aprobatę dla tych negocjacji. Tak jak zostało powiedziane, rzeczywiście w parlamencie większość parlamentarzystów opowiada się, czy też deklarowała chęć pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, aczkolwiek tutaj komentatorzy mówią i wskazują, że pewnie nie dojdzie do takiej sytuacji, w której parlamentarzyści opowiedzą się przeciwko woli narodu, bo jednak trzeba cały czas mieć w głowie, że to nieznaczna, ale większość Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty i parlamentarzyści
Rosji nie będą chcieli narażać się na gniew Brytyjczyków i tutaj sprzeciwiać się ich woli, ale bardziej chodzi może o taką możliwość przedłużenia tego całego procesu, ponieważ jeżeli dojdzie do debat na ten temat w parlamencie brytyjskim, jeżeli zaczną się te rozmowy i dyskusje, bardzo, bardzo burzliwe, bo one wzbudzają cały czas bardzo dużo emocji, to niewykluczone, że Theresa May nie uda się w marcu, tak jak zapowiedziała, rozpocząć tego całego procesu. Niewykluczone, że dojdzie do przyspieszonych wyborów, bo taki również jest pomysł. Więc tak jak mówię, pewnie do tych negocjacji dojdzie, tutaj nie mówi się raczej o tym, że ten Brexit jest zaprzepaszczony, aczkolwiek może do niego dojść później niż na początku tego. No mało tego, szefa autonomicznego rządu Walii domaga się, by również parlamentu Walii, Szkocji i Irlandii Północnej mogły decydować o rozwodzie. Tak, rzeczywiście, to może, tak jak mówię, dodatkowo jeszcze skomplikować ten cały proces. Rząd już powiedział, jeszcze odnosząc się do tego orzeczenia Trybunału, że złoży apelację. Sąd Najwyższy będzie się tym zajmował za miesiąc, ale jeżeli jakby dochodzą nowi partnerzy i nowi aktorzy w tej całej debacie, to bez wątpienia będzie to proces niełatwy. Dziś Theresa May ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, telefonicznie i jak wskazują brytyjskie media, ma powiedzieć mu, że marzec 2017 cały czas jest datą, którą planują. My teraz przez kanał La Manche jesteśmy we Francji. Po debacie przed wyborami na prawicy we Francji ewakuacja obozu imigrantów w Paryżu. Może pomóc bardzo? To są może dwie niezwiązane ze sobą rzeczy, aczkolwiek problem jest ten sam, to znaczy kwestia imigracji, kwestia bezpieczeństwa. Wczoraj rzeczywiście doszło do kolejnej, drugiej już telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta na prawicy, gdzie rysuje się walka między 7 kandydatami, aczkolwiek tak naprawdę kluczowymi osobowościami jest Nicolas Sarkozy, były prezydent, oraz Alain Juppé. I tam rzeczywiście temat bezpieczeństwa to był jeden z głównych tematów, który się pojawił. Nicolas Sarkozy go krytykowano m.in. za to, że podczas swojej kadencji zmniejszył liczbę policjantów we Francji. Alain Juppé ze swojej strony, czy też Jean-François Copé, który również jest jednym z kandydatów, wskazywali na to, że ta liczba policjantów należy zwiększyć. Wiemy, że to wszystko dzieje się w kontekście kryzysu migracyjnego, w kontekście walki z terroryzmem i w kontekście również tych wydarzeń, które miały miejsce w zeszłym roku i zbliżającej się również rocznicy w listopadzie ataku na Bataclan. I tutaj rzeczywiście widać już od początku między Sarkozym i między Alain Juppé taką dość sporą różnicę, to znaczy jeżeli chodzi o podejście do migrantów, Sarkozy prezentuje dużo ostrzejsze, dużo bardziej zdecydowane podejście do migrantów, mówiąc o tym, że konieczna jest ich asymilacja, już nie tylko integracja. Z kolei Juppé prezentuje może mniej ostre, ale również zdecydowane podejście. Dzisiaj rozpoczął się z kolei, tak jak zostało wspomniane, ta ewakuacja obozu w Paryżu. To już kolejna ewakuacja obozu we Francji. Wiemy, że wcześniej doszło do ewakuacji obozu zwanego dżunglą w Calais. Teraz Paryż. No pytanie, czy to będą skuteczne ewakuacje, czy ci imigranci nie wrócą tam, skąd byli. Celem tej ewakuacji jest oczywiście przeniesienie ich do centrów przyjęć dla imigrantów i uchodźców, gdzie mają już legalną drogą być rozpatrywane ich wnioski. Dlaczego nie chcą zostać we Francji, tylko wybierają Wyspy Brytyjskie? Jeżeli chodzi o tych, którzy byli w Calais, to rzeczywiście Wielka Brytania rysuje im się cały czas jako taki kraj, może nie mlekiem płynący, ale na pewno bardziej przychylny migrantom niż Francja. Choć w kontekście wspomnianego przez nas Brexitu i tej debaty na temat migrantów w Wielkiej Brytanii mogą być to bardzo płonne nadzieje ze strony migrantów. Tam wielu z nich ma również swoich bliskich i dlatego też podczas tej całej ewakuacji dzieci na przykład zostały otoczone taką szczególną opieką i one mają, jeżeli ktokolwiek, to one mają największą szansę, żeby połączyć się ze swoimi rodzinami i bliskimi w Wielkiej Brytanii. Tak, cały czas Wyspy Brytyjskie uważane są za taki kraj bliższy i bardziej przychylny uchodźcom i dlatego wielu z nich, również licząc na może lepszą sytuację materialną, wybiera jednak Wielką Brytanię niż Francję. Mamy teraz na południe Europy, do Hiszpanii, za przysiężenie rządu, ale Mariano Rajoy
no niewiele chyba zmieni w swojej rodzinie. Tak, oczywiście, tutaj mówi się o kosmetycznych zmianach, aczkolwiek zmienił klub ministrów w kluczowych resortach, bo tu chodzi o ministra spraw zagranicznych, ministra spraw wewnętrznych oraz ministra obrony, którzy zostali zmienieni. Oczywiście można tu mówić o kluczowych resortach, aczkolwiek też chodziło chyba o osoby, jedne z najstarszych w tym jego poprzednim rządzie, między innymi właśnie o José Manuela García Margallo, który był szefem hiszpańskiej dyplomacji. Tam pojawiło się sześć nowych nazwisk i właśnie trzy, które zostały z tego rządu skasowane. Aczkolwiek, jak wskazują też hiszpańskie media, to są takie zmiany, które są kosmetyczne w tym sensie, że nie doprowadzają do jakiejś zmiany polityki czy też programu samej partii co do jej fundamentów, ponieważ Mariano Rajoy, tutaj wszyscy się spodziewają, że będzie kontynuował swoją politykę z pierwszej kadencji i dlatego też doprowadził do takich, no bo też był wzywany do tego, żeby wprowadzić jakąś rekonstrukcję tego swojego poprzedniego gabinetu, dlatego też te właśnie zmiany, ale z drugiej strony na przykład wzmocnił ministra finansów Luisa de Guindosa, który otrzymał również taką cekę przemysłową. On będzie również tym, który będzie odpowiedzialny za negocjacje z Brukselą dotyczące przyszłego budżetu, co jest w kontekście hiszpańskim jest to sprawa kluczowa. To będzie również debata i to będzie również w Hiszpanii sprawa kluczowa, jeżeli chodzi w ogóle o przetrwanie tego rządu, bo wiemy, że w ogóle doprowadzenie do jego utworzenia było bardzo długie, 10-miesięczne i niełatwe ze względu na brak poparcia po lewej stronie sceny politycznej w Hiszpanii i właśnie debaty na temat budżetu i negocjacji z Komisją Europejską będą kluczowe. Jeżeli się uda, to będzie to jakby dobrze świadczyło o szansach tego rządu na w ogóle przetrwanie. Jeżeli się nie uda, nie wykluczone, to dojdzie do kolejnych wyborów. No już bardzo wiele głosów jest takich, że to będzie krótkotrwała spokój, taki krótkotrwały spokój w Hiszpanii. Z tego jest świadomy jako Mariano Rajoy. Tego jeszcze do Mariano Rajoy, on mówi, że będzie musiał walczyć przy każdej kwestii, przy każdej ustawie, będzie musiał walczyć o poparcie, bo jest to jednak rząd mniejszościowy. Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. Magdalena Skajewska, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Nasze stąd wypuść z głębiego serca tego płomienie, do miast i wiosek, do serc i umysłów, i zwycięzcą. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiłam ich do wszystkich moich znajomych z Facebooka. Media Markt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz Media Markt. Dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. Media Markt. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsze jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Wyjątkowo słodkie czerwone jabłka Jona Prince. Jedynie 6,99 aż za 2,5 kg. Egzotyczny niezwykle smaczny owoc kaki. Tylko 4,99 za kilogram. 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko, do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A z rozwagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład smartfon Samsung 5,1 cala, 8-rdzeniowy procesor, taniej o 300 zł. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? Nie obawiam się o moje wrażliwe dziąstwo. Polecam Protesik, krem mocujący z aloesa. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zabiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protesik, krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Przydawać jest to Protesik, krem mocujący z aloesem, jako jedyny.
Wiedzą, co pomaga do linii trzyma. Pewnie radzi, myśl technologicznie. Kup telewizor LG 55 Ultra HD Smart TV za 3299 zł i wybierz sobie dowolny prezent do 300 zł. Sprawdź w sklepach lub na Saturn.com. Technologia tak ma. Potrzebuję coś dobrego na zatoczkę. Bardzo proszę, kolonopurin za taki hok. Wystarczy rozpuścić szczoteczkę w gorącej wodzie i gotowe. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność i twardy bez. Najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i cymianek, suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. Mają właśnie te trzy elementy i są wzorowane, chodzi o całą strukturę tego aktu, właśnie na tych aktach. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. To jest hymnem liturgii godzin, dokładnie nie szporów, za zmarłych. Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Sejmie dziś m.in. dyskusje o podatkach i sposobie wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezes NIK ma się dziś pojawić w prokuraturze. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w izbie. Wspiera Clinton, krytykuje Trumpa. Barack Obama włączył się w kampanię wyborczą kandydatki demokratów na prezydenta USA. Piotr Topoliński. Rozpoczyna się ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług oraz nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Będą też pracować nad projektami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja przepisów o VAT zakłada m.in. utrzymanie wyższych stawek tego podatku w wysokości 8,23% do końca 2018 roku. Z kolei zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotyczą utrzymania na dotychczasowym poziomie 3091 zł kwoty wolnej od podatku. Odbędzie się też trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin za życie. Sejm będzie też głosować nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym mają oni składać jawne i publiczne oświadczenia majątkowe. Posłowie mają też wysłuchać informacji bieżącej na temat stosunku rządu do sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wnieśli o to posłowie ruchu Kukiz 15. Wieczorem Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do tematu ostatnich wydarzeń w krajowej polityce wrócimy w debacie poranka Polskiego Radia 24. Początek już o 9.15. W prokuraturze krajowej w Katowicach ma się dziś stawić prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w izbie. Sejm na wniosek prokuratury w zeszłym miesiącu uchylił prezesowi immunitet. Chciał tego sam Kwiatkowski, który zapewnia, że do żadnego przestępstwa nie doszło. W sprawie chodzi o nadużycia w związku z konkursami na stanowiska niektórych szefów delegatur Izby w Łodzi czy Rzeszowie, a także wicedyrektora Departamentu Środowiska Izby. W sprawie nieprawidłowości w Najwyższej Izbie Kontroli zarzuty usłyszał już wcześniej były poseł PSL Jan Bury. Według śledczych niezgodnie z prawem wpływał na obsadę stanowisk w Izbie. Miał nakłaniać pracowników do przekroczenia uprawnień i manipulowania wynikami konkursów.
Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Prezydent Stanów Zjednoczonych włączył się w kampanię wyborczą kandydatki demokratów Hillary Clinton. Barack Obama apeluje do Amerykanów, by ci nie dopuścili do wyboru Donalda Trumpa. Republikański kandydat skrytykował prezydenta Obamę za aktywne wspieranie byłej sekretarz stanu. Dziś prezydent Barack Obama weźmie udział w dwóch wiecach na rzecz Hillary Clinton w Karolinie Północnej. Wczoraj prowadził kampanię na Florydzie. Głównym celem prezydenta jest zmobilizowanie Afroamerykanów, Latynosów oraz młodych wyborców. W czasie tej kampanii odwiedzam uniwersytety i właśnie zdałem sobie sprawę, że 8 lat temu niektórzy z was mieli zaledwie 10 lat. Mówił Barack Obama, po czym przedstawił swoje sukcesy, do których zaliczył przełamanie kryzysu gospodarczego, stworzenie 15 milionów miejsc pracy, wycofanie wojsk z Iraku i Afganistanu, a także zabicie Osamy Bin Ladena. Prezydent USA przekonywał, że Donald Trump zaprzepaści osiągnięcia ostatnich 8 lat. Donald Trump jest wyjątkowo nieprzygotowany do funkcji prezydenta. Nie żartuję, on nie ma temperamentu, by zostać głównodowodzącym naszymi wojskami. Podczas wiecu w Karolinie Północnej Donald Trump zarzucił Barackowi Obamie, że wspiera Hillary Clinton, zamiast pracować w Białym Domu nad rozwiązywaniem prawdziwych problemów Ameryki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wybory w Stanach Zjednoczonych 8 listopada w nocy z wtorku na środę podczas nocy wyborczej w Polskim Radiu 24 będziemy przekazywali najnowsze informacje zza oceanu. W Hiszpanii rozpoczyna się dziś strajk rodziców przeciwko zadawaniu ich dzieciom przez nauczycieli prac domowych. Protest obejmie 12 tysięcy szkół publicznych. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodziców i Uczniów. Strajkujący żądają, by szkoły nie zadawały w listopadzie lekcji na weekendy i ostrzegają, że jeśli będą zadawać, to uczniowie nie będą ich odrabiali. Jeśli dzisiaj dzieci przyniosą zadane na weekend lekcje, to w poniedziałek wrócą do szkoły z nieodrobionymi. Przyniosą też pisemne usprawiedliwienie rodziców, że brak pracy domowej jest wynikiem trwającego strajku. Sytuacja taka ma się powtarzać w każdy z czterech weekendów listopada. Nie występujemy przeciwko nauczycielom. Przypominamy, że zadawanie lekcji istnieje, bo społeczeństwo na to pozwoliło. Przyszedł jednak czas na zmianę modelu, mówił Kosiusz Pasosz, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Uczniów. W Hiszpanii dzieci kończą naukę o 17:00. Odrabianie lekcji zajmuje im około 2 godzin.